szóstym sezonie Tarnowskiej Jednostki Debatarskiej. Nazywam się Magdalena Wajda i będę miała przyjemność pełnić rolę marszałka na dzisiejszej debacie. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, partnerem projektu Urząd Miasta Tarnowa, a współorganizatorem Stowarzyszenie KAN. Patronat medialny objęło Radio RDN, Małopolska oraz Tygodnik Temi. Projekt został objęty również honorowym patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza i jest współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa. Teraz poproszę o wprowadzenie loży mędrców i stosowne miejsce. Absolwentka Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, absolwentka 4 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Obecnie studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiuje relacje międzykulturowe. Mam też zaszczyt powitać dzisiaj pana Grzegorza Olearczyka. Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Witamy również bardzo serdecznie pana Piotra Kopę, rzecznika prasowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Witamy również Andrzeja Króla, pedagoga, socjoterapeutę i znanego wszystkim marszałka, który marszałkował przez 6 sezonów w naszym projekcie. Witamy również Marcina Lewandowskiego, współtwórcę i współorganizatora Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Wniosek formalny o to, żebyśmy włączyli tamtą kamerę i ukierunkowali na ten zespół, skoro kamerzysta będzie kamerował też ten zespół w razie challenge'ów. Czy to jest jasne dla pana Bartłomieja? Szanowni Państwo, powitam równie serdecznie wystających aż na korytarz uczniów gimnazjum i również nauczycieli z Włuchowej. Serdecznie witam. Sekretarzem dzisiejszej debaty, tak jak od 5 lat, jest Iwona Snutkowska. Brawo. Jest ważniejsze od rozumu. W tak postawionej tezy będzie bronił dzisiaj zespół propozycji z 5 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Brawo. Zespół pod opieką księdza Michała Witka i tu brawa za debiut. Pierwsza mówczyni to pani Julia Wójcik, w roli drugiej mówczyni pani Marta Mondel, w roli pierwszej doradczyni pani Zuzanna Piska. Jako drugi doradca pan Konrad Kopacz. W roli trójki pani Wiktoria Kawa. I podsumowanie w wykonaniu pani Weroniki Bączek. Po drugiej stronie witam serdecznie zespół opozycji z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej. Zespół niezmiennie pod opieką pani Agnieszki Ruty, którą serdecznie witamy. Pierwsza mówczyni to pani Karolina Kozaczko. Drugiej mówczyni pani Justyna Toczek. Pierwsza doradczyni pani Anna Zych.
Na drugiej pozycji doradcy Gabriela Kuta. W roli trzeciej mówczyni pani Ewa Hondo. I podsumowanie wykonania pani Julii Wola. Jestem zobowiązana regulaminem, który uległ niewielkim zmianom w obecnym sezonie. To przypominam Państwu o niekorzystaniu z telefonów komórkowych, ponieważ w tym roku przyznajemy za to punkty ujemne, a także o niekomunikowaniu się z drużyną, która zasiada na publiczności, a także prosimy o niezabieranie głosu podczas trwania całej debaty. Szanowni Państwo, zatem oficjalnie zapraszam pierwszą mówczynię strony propozycji panią Julię Wójcik. Droga rodziców, oponenci oraz wydroga publiczności. Serce jest ważniejsze od rozumu. Ja i moja drużyna całkowicie zgadzamy się z dzisiejszą tezą. Z samej definicji serca wynika, że jest to najważniejszy lub środkowy punkt czegoś. Serce to tak naprawdę to, co tkwi w nas samych. Emocje, uczucia wewnętrzne danej osoby i przekonania, intuicja. Serce skrywa w sobie wielką siłę moralną i odwagę. Jest źródłem empatii i miłości. Jest naszym centrum. Rozum natomiast to właściwa człowiekowi zdolność myślenia, poznawania świata, analizowania i wyciągania wniosków. To wiedza i życiowe doświadczenie. Najwspanialszych i najważniejszych rzeczy na świecie nie da się zobaczyć ani nawet dotknąć. Trzeba je wyczuć sercem. Słowa Helen Keller, amerykańskiej wychowanki widomej pisarki, pedagoga i działaczki społecznej w idealny sposób potwierdzają nasze stanowisko. Serce jest bezgraniczne. Daje nam więcej możliwości, ale nie jest anarchią. Pozwala nam widzieć więcej i głębiej. Nie stawia nam granic. Rozum to programowość. Nie wychodzi poza swoje schematy i jest w stanie zrozumieć tylko to, co przyswajalne i potwierdzone. Uważamy, że jeśli tylko pozwolimy prowadzić się sercu, będziemy dokonywać szczerych i autentycznych wyborów. Gdy podejmujemy ważną decyzję, często serce mówi nam jedno, a rozum drugie. Czym się kierować? Co powinno być na pierwszym miejscu? Proszę Państwa, któż wie lepiej, co dla nas najwłaściwsze niż my sami? Myślimy, że należy robić to, co serce uznaje za słuszne. Iść za jego głosem i podejmować decyzje oparte na własnej intuicji. Właśnie wtedy nasze wybory będą szczere i zgodne z nami samymi. Nie wyobrażam sobie życia bez poczucia emocji. Sprawiają one, że żyjemy pełnią życia. Niech sobie Państwo to wyobrażą. Bez nich żylibyśmy wśród ludzi postępujących według szablonów i myślących tylko o sobie i własnych korzyściach. Ludzie nie kierowaliby się empatią i miłością, która jest przecież najważniejszą cnotą każdego człowieka. Serce jest ważniejsze od rozumu. W psychoterapii dużo więcej miejsca poświęca się przyglądaniu temu, co w sercu, a nie zagłuszaniu prawdziwych uczuć racjonalnymi argumentami. Warto przyjrzeć się koncepcją coachingu kwantowego, który wskazuje na to, że serce wie pierwsze. Choćby dlatego serce przewyższa rozum. Wie pierwsze. Wielu badaczy twierdzi, że w sercu znajduje się źródło naszej życiowej mądrości. To dlatego wchodząc do nowej klasy, instynktownie wiemy, z kim nam się będzie dobrze rozmawiało, a z kim niekoniecznie. Wiele zjawisk da się owszem wytłumaczyć rozumem, ale poczuć można je tylko sercem. Rozum to zdecydowanie za mała maszyneria, by pojąć wszystkie niesamowite zjawiska, jakie mają miejsce między ludźmi i w nich samych. Serce przewyższa rozum w wielu aspektach, które zostaną dokładnie przedstawione przez moich kolegów. Mówca drugi, Marta, podejmie temat relacji międzyludzkich, motywacji oraz bezgraniczności serca. Zuzanna opowie nam o relacjach rodzinnych, a Konrad o ogromnej roli serca w piramidzie Maslowa. Udowodnią oni Państwu, że serce jest o krok przed rozumem. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, informacja. Pierwsza nie zawsze oznacza najważniejsza. Serce wie pierwsze, serce jest fundamentem. Od niego wszystko się zaczyna. Dopiero potem wszystko przychodzi do rozumu, który analizuje i przetwarza wszystko na działania. Ale rozum jest, serce jest fundamentem. Dziękuję.
odpowie pani Karolina Kozak. Szanowna pani marszałek, pani sekretarz, miarę mędrców, oponenci, wszyscy zebrani. Kiedy pomyślimy o sercu, pierwsze, co nam w ogóle przychodzi na myśl, pierwsze, z czym nam się to kojarzy, to, że jest to ten nasz centralny narząd układu krwionośnego, bez którego, tak jak zresztą bez wielu innych narządów, po prostu nie moglibyśmy żyć. Jest to coś, co widzimy, coś, co możemy dotknąć. A czym jest rozum? Rozum jest to zdolność. Zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi lub zdolność analitycznego myślenia. Używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. Jak więc w ogóle mielibyśmy porównać coś, co istnieje, coś, co jest namacalne, z czymś, co tak naprawdę nie jest tworem rzeczywistym? Więc żeby w ogóle móc rozpatrzyć tezę, serce musimy zdefiniować inaczej. Musimy pojąć je jako wszystkie emocje, odczucia czy impulsywność. Cała moja drużyna postara się dzisiaj udowodnić, że mimo tego nie możemy jednoznacznie stwierdzić, która z tych rzeczy jest ważniejsza. Bo są one zupełnie różne. Są tak jakby totalnymi przeciwnościami. Ale dla każdego z nas są tak samo ważne. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby w naszym życiu zabrakło chociażby jednej z tych rzeczy. Gdybyśmy w naszym życiu kierowali się tylko emocjami, bez chłodnego spojrzenia umysłu, bez logicznego myślenia, zachowywalibyśmy się po prostu jak zwierzęta. A wokół nas zapanowałby totalny chaos. Za to patrząc w drugą stronę, wcale nie byłoby lepiej. Gdyby w naszym życiu nie było żadnych emocji, a wszystkie decyzje byłyby dokładnie przemyślane i zanalizowane, zachowywalibyśmy się jak roboty. Roboty bez współczucia do drugiego człowieka, bez miłości, bez empatii, czy też nawet bez uczucia strachu. Proszę. Proszę, pytanie. Serce nie jest anarchią. Czy uważa pani, że serce nie ma żadnych zasad? Oczywiście, serce ma zasady. Ja tego nie kwestionuję, ale rozum również ma swoje zasady. Jeżeli będziemy się kierować tylko jednym albo tylko drugim, zapanuje chaos. Serce i rozum zawsze wzajemnie się równoważą. Tak samo nawet nasz mózg, który ma ośrodek i emocji, i rozumu, czyli prawą i lewą półkulę. Prawą odpowiedzialną za emocje, odczucia, lewą za logiczne myślenie. Obie te części muszą ze sobą zawsze współpracować. Muszą działać kompatybilnie po to, aby człowiek mógł się w pełni rozwijać i dążyć do ideału. Jedno bez drugiego nie może funkcjonować całkowicie normalnie. Tak samo nie możemy stwierdzić, która z tych rzeczy jest ważniejsza, ponieważ to każdy z nas o tym decyduje, czym woli się kierować. Proszę. Informacja. Nie chodzi o to, że mamy się kierować tylko jednym albo tylko drugim, tylko jednym w większym stopniu. I właśnie my uważamy, że kierować się sercem w większym stopniu. Kierowanie się jednym z tych rzeczy w większym stopniu doprowadzi, tak jak już powiedziałam, do chaosu. Jest to po prostu... To my wybieramy, czym kierujemy się w danej sytuacji. To od nas to zależy. Każdy z nas ma inne odczucia w zależności do tego, co się stało. Każdy z nas inaczej definiuje daną sytuację. Dlatego nie można zmuszać kogoś do wskazania wyższości jednej rzeczy nad drugą, ponieważ jest to po prostu niewykonalne, niemożliwe, a nawet niemoralne, ponieważ każdy z nas ma prawo do wolności. Wolności wyboru. Dziękuję. Zapraszam drugą dziewczynę strony propozycji, panią Martę Mądę. Szanowna pani marszałek, pani sekretarz, droga ludziom mędrców, oponenci oraz wy, kochana publiczności. W pierwszej kolejności chciałabym zadać państwu pytanie. Czy ktoś z państwa przeżył kiedyś zawód miłosny? Myślę, że większość z nas. Towarzyszyło nam wtedy najpewniej bardzo wiele uczuć, takich jak ból, smutek czy rozżalenie.
Świadczy to o tym, że nie jesteśmy jedynie maszynami ukierunkowanymi na konkretne działanie, tylko żywymi istotami, odczuwającymi emocje, wypływające prosto z serca. To pokazuje nam właśnie, że żyjemy. To jest człowieczeństwo. Rozum jest schematyczny. Pojmuje tylko to, co zrozumiałe i przyswajalne. Stawia nam przy sobie wiele granic i barier. Serce natomiast wychodzi poza. Pozwala nam widzieć więcej. Serca i emocji wypływających z niego nie należy się bać. Należy się w nie wsłuchiwać. Podpowiada nam ono rozwiązania wynikające bezpośrednio z naszych prawdziwych potrzeb, a nie przykładowo oczekiwań innych ludzi. Jeżeli człowiek wsłucha się w serce, to ono podpowie nam najlepiej, co mamy zrobić, na co się zdecydować. Pytania proszę na koniec. Decyzje podejmowane sercem są szczere i dlatego absolutnie nie wolno go bagatelizować. Wyobraźmy sobie relacje międzyludzkie bez serca. Czy w takim wypadku moglibyśmy w ogóle mówić o jakichkolwiek relacjach? Panowałby wtedy ogólnopowszechny utylitaryzm. Co robilibyśmy wtedy z ludźmi niepełnosprawnymi, z ludźmi niezdolnymi do pracy czy ze starcami? Nie byłoby dla nich miejsca w świecie bez miłości i uczuć. Byliby nic nie warci, zbyteczni. Bo nie byłoby ludzi, którzy przejmowaliby się ich losem i współczuli im na tyle, żeby im pomóc. Kolejnym ważnym aspektem przemawiającym na korzyść serca jest motywacja. Skąd ona się bierze? Czy to nie jest tak, że najpierw w głębi serca rodzi się myśl, że chcemy coś zrobić, coś zmienić, coś osiągnąć, dopiero później rozum analizuje ewentualne działania? Bez motywacji, która bierze się z serca, nie dążylibyśmy do wyznaczonych sobie celów. Kierując się sercem, dostrzegamy więcej. Mamy nieograniczone możliwości działania. Serce zupełnie nie wyklucza i nie zaprzecza wartości i roli rozumu. Działanie według zasad moralnych, według serca, nie oznacza bezmyślności. Ukazuje nam natomiast szerszą perspektywę i świadomość działania. Czy to jakieś pytanie? Tak. Pytanie. Czy uważa Pani, że serce nie może się mylić? Nie, nie uważam, że serce nie może się mylić. Uważam jednak, że serce mamy po to, żeby działało dobrze dla ludzi. Żeby działało dla nas jak najlepiej. Ale w porównaniu, w połączeniu z rozumem, daje nam najlepsze możliwe decyzje dla nas i najlepsze miejsca. Co? Powiedziała, szanowna pani marszałek, powiedziała pani, że najpierw jest impuls, a potem działanie. Dowodzi to, że nawzajem siebie potrzebują. Tak, z tym, że serce jest to iskra, która napędza rozum, daje nam dopiero możliwości, pokazuje, od serca wszystko się zaczyna tak naprawdę, tak jak powiedziałam w motywacji. Pierwsze jest zawsze serce. Jeżeli nie mielibyśmy serca, nie robilibyśmy nic tak naprawdę. Dziękuję. Dziwimy się, że
naszym poczynaniom w przeszłości, bo uczucia wtedy wezmą górę i nie idziemy, przekraczamy po prostu tą barierę, którą robi nam rozum, która jest taką bezpieczną granicą. I potem te konsekwencje mogą być opłakane. A potem rozum musi pomagać i starać się wychodzić z tej trudnej sytuacji, w którą wplątało się serce. Dlatego też powinniśmy się nauczyć godzić ze sobą te dwie skrajności. Rozum pozwala na wyciąganie wniosków, dzięki temu nie popełniamy tych samych błędów. Naukę wyciągamy z emocji poprzez rozumowe myślenie. Świat dąży do utrzymania równowagi, balansu, szuka złotego środka. Każdy z nas zapewne nie lubi chaosu, życia w biegu. Nie lubimy ciągłego życia na krawędzi. I właśnie, aby zachować balans, musimy się w życiu kierować jednym i drugim. Gdy mamy podjąć jakąś decyzję, musimy patrzeć przez pryzmat jednej i drugiej wartości. Nawet spójrzmy na nasz mózg. Mamy lewą półkulę i prawą. Lewa odpowiedzialna jest za nauki ścisłe, za rozumowanie. Natomiast prawa za emocje. Mogłoby się zdawać, że każda z nich musi działać, odpowiada tylko za stronę, po której się znajduje. Jednak tak nie jest. One wzajemnie ze sobą współgrają, przeplatają się ze sobą. Czyż to nie jest paradoks? Proszę. Naprawdę sądzi pani, że chyba 50% rozumu, 50% serca, który z nich jednak nie jest większy? Żeby podjąć poprawną decyzję, musi popatrzeć i na jedno, i na drugie. Oczywiście może być ta szarka przekierowywana jedną lub w drugą stronę, ale to od nas zależy. Mamy wolną wolę i to od nas tak naprawdę zależy, z którego punktu widzenia bardziej popatrzymy i którą szarka będzie wyżej. Proszę. Szanowna pani, proszę, pytanie. Co w przypadku, jeżeli rozum i serce się nie zgadzają? Wtedy należy podjąć decyzję, którą uważa się za bardziej słuszniejszą. Tak jak powiedziałam, dzięki temu, że mamy te dwie wartości, wtedy robimy sobie taki jakby taki rozrys, dajemy plusy i minusy tego i tego. Dziękuję. Linii argumentacyjnej strony propozycji w wykonaniu pierwszej doradczyni pani Zuzanny Piskiej. Szanowna pani marszałek, pani sekretarz, loża mędrców, oponenci i wydroga publiczność. Człowiek jest przystosowany do życia w społeczeństwie. Pojedyncza jednostka nie może funkcjonować sam. Człowiek potrzebuje człowieka, serce potrzebuje serca. A co najważniejsze, człowiek potrzebuje bliskości, uczucia i wsparcia, jakie może okazać jedynie druga osoba. Co chcę wszystko powiedzieć? Serce jest ważniejsze od rozumu. Udowodnię to Państwu na przykładzie relacji rodzic-dziecko. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, rodzice, czym on się charakteryzuje? Już teraz mogę przedzielić Państwa odpowiedzi. Troskliwością, opiekuńczością, odpowiedzialnością itd. Macie Państwo rację. Tacy powinni być rodzice. Niestety, ile razy słyszymy o zaniedbywanych dzieciach, o zapracowanych rodzicach, kierujących się rozumem, myślą o zarobku pieniędzy oraz rozwojem własnej kariery. W tych czasach wiele dzieci pozbawionych jest miłości i czułości. Wielu rodziców muszą wynająć opiekunkę, zamiast zająć się odpowiedzialnie dzieckiem. Ale zastanówmy się przez chwilę najważniejsze. Co takie dziecko czuje w tej sytuacji? Właśnie. Takie dziecko pozbawione jest uwagi, miłości, zainteresowania. Jest narażone na choroby typu depresja, nerwica, a czasem nawet rozdwojenie jazdy w dalszej przyszłości. Przeprowadzono również badania, które mówią nam, że niemowlaki niegłaskane, nieprzytulane, niedotykane umierają znacznie częściej, czyli te, które nie znają namacalnej bliskości i emocjonalności. Zastanówmy się, czy ktokolwiek z nas chciałby taki los dla swojego dziecka. Właśnie dlatego serce jest ważniejsze od rozumu. To są domniemania. To pokazuje, że szanowna pani marszałek, to pokazuje, że jedno i drugie jest ważne, bo bez, gdyby ono nie zostało utrzymywane, też by zginęło. Tak, oczywiście, ale jesteśmy odpowiedzialni za to dziecko i wybierając pracę, powinniśmy kierować się tym, że jesteśmy odpowiedzialni, mamy dziecko i mamy pracę. Musimy pogodzić jedno z drugim. Odpowiedzialność i troska wychodzą z serca. Dziękuję.
pani marszałek, pani sekretarz, druga propozycja Loży Mędrców oraz droga publiczności. Moja drużyna kompletnie nie zgadza się z tym, aby przyznać któremukolwiek z serca czy rozumu wyższości nad drugim, ponieważ są one sobie równe. Każdy z nich odpowiedzialny jest za co innego i zatrzymanie bądź też zakłócenie pracy któregokolwiek z nich może prowadzić do poważnych utrudnień bądź też całkowitego uniemożliwienia funkcjonowania naszego organizmu. Wyobraźmy sobie teraz orła, który próbuje wzbić się w powietrze, jednak ma tylko jedno skrzydło. Długo będzie miotał się po ziemi, jednak nigdy nie wystartuje. Podobnie może być z nami. Przyjmijmy, że nasze serce to skrzydło prawe, a rozum to skrzydło lewe. Bez jednego bądź też drugiego nie będziemy w stanie na przykład kreatywnie myśleć, czy też odczuwać emocji adekwatnie do sytuacji. Będziemy pozbawieni możliwości wzbicia się ponad nasze horyzonty i szerszego postrzegania rzeczywistości. Szanowni Państwo, dwaj psychologowie, Federman i Robinson, przeprowadzili badanie. Zapytali grupę ludzi, czym w życiu kierują się mocniej, podejmując różne decyzje, sercem czy rozumem. Na 112 uczestników dokładnie połowa opowiedziała się za sercem. Druga natomiast połowa przyznała, że kieruje się w życiu wyłącznie rozumem. Czyż nie jest to wystarczający dowód na to, że serce i rozum są sobie równe? Mam nadzieję, że swoim wystąpieniem rozwiałam wszelkie wątpliwości i wystarczająco udowodniłam słuszność naszego stanowiska. Dziękuję za uwagę. Proszę w takiej sytuacji, żeby o wiele wcześniej podnosić rękę, nie w sytuacji, kiedy już mówca stoi na widzę. Zapraszam drugiego doradcę strony propozycji, pana Konrada Chopaka. Szanowna pani marszałek, droga pani sekretarz, drużyno opozycji i wy, droga Loża Mędrców i wy, publiczności. Na poparcie tezy serce jest ważniejsze niż rozum, przytoczę dla państwa przykład piramidy Abrahama Maslowa. Maslow stworzył piramidę, w której zawarł potrzeby ludzkie. Rozmieszczono tych najbardziej podstawowych, inaczej zwanych niższymi, i tych najwyższych, tak zwanych metapotrzeb. Do tych niższych należą potrzeby fizjologiczne oraz potrzeby bezpieczeństwa. Do wyższych natomiast należą potrzeby przynależności, uznania i samorealizacji. Zaspokojenie potrzeb niższego rzędu jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą serca i rozumu. Kiedy jednak przychodzi do potrzeb wyższego rzędu, stawiamy się sobie pytanie, czy sama analiza i wnioskowanie będzie w stanie osiągnąć samorealizację, przynależność do społeczeństwa i znaczenie dla wszystkiej osoby. Proszę. Pani marszałek, pytanie. Informacje. To dowodzi, że te potrzeby są jednak ważniejsze niż emocje. Te, które musimy najpierw zaspokoić, żeby przejść do emocji. To jest informacja. Tak. Kiedy jednak przychodzi do potrzeb. Czy rozwiązaniem nie jest próba podjęcia działania w dziedzinie, która nas fascynuje? Czy rozwiązaniem nie jest komunikacja i próba poznania drugiego człowieka? Zaspokojenie potrzeb niższych jest niezbędne do życia. Lecz aby człowiek mógł się rozwijać, nie może zatrzymać się tylko i wyłącznie na zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. To właśnie metapotrzeby kształtują nasz charakter i stymulują dalszy rozwój. Ale skąd te potrzeby właściwie się biorą? Jeśli zastanowimy się nad tym, gdzie leży źródło potrzeb niższego rzędu, dojdziemy do wniosku, że tym źródłem jest serce, dlatego że wykreowanie tych potrzeb ewidentnie przekracza kompetencje rozumu. To jest taka sama sytuacja, kiedy mówca jest odwrócony, trudno uznać, że powinien zobaczyć to pytanie. Co na to, jakie wsparcie po stronie drugiej doradczyni opozycji? Zapraszam panią. Szanowna pani marszałek, pani sekretarz, Loży Mędrców, droga propozycja oraz ideologia. Sokrates uważał, że dzięki rozumowi potrafimy odróżnić dobro od zła. Ale szanowni państwo, poprawka. Sokrates był myślicielem starożytnym, a ludzie w tamtych czasach nie przykładali większej uwagi do emocji. Kierowali się rozumem. Dopiero od XIX wieku
ludzie zaczęli zwracać większą uwagę na emocje. Nauka zaczęła badać emocje. I ja się z Sokratesem zgodzę. Rozum daje nam szansę na poprawną interpretację dobra i zła, ale nie zapominajmy o równie ważnych emocjach, bo to dzięki nim jesteśmy... Proszę. Pani marszałek, informacja. To, że emocje wcześniej nie były badane, nie oznacza, że ludzie ich nie odczuwali. Dzięki emocjom jesteśmy w stanie wybrać pomiędzy dobrem a złem. W ten sposób zostanie zachowana równowaga, a świat dąży do utrzymania balansu. Nie da się porównać i ustalić, co jest dla nas lepsze i ważniejsze. Dla przykładu, postawmy sobie serce i rozum na wadze. Gdyby szala, na której znajduje się serce, przeważyła tą, na której znajduje się rozum, wówczas na świecie zapanowałby chaos. Ludzie działaliby zbyt pochopnie, co doprowadziłoby do wielu negatywnych skutków. Natomiast gdybyśmy odwrócili sytuację i to rozum przeważył szalę, na której znajduje się serce, wówczas sztywno trzymalibyśmy się reguł. Nie byłoby żadnych odstępstw ani okoliczności łagodzących. Z tego powodu serce wraz z rozumem powinny się równoważyć, zachować harmonię i idealny stan. Dlatego nie serce czy rozum, a serce i rozum. Czym Państwa podkreślam. Proszę. Pani marszałek, informacja. My nie mówimy, że albo jedno, albo drugie, albo rozum, albo serce. Mówimy tylko, że serce jest ważniejsze. Szanowni Państwo, zanim wystąpią trzeci mówcy, teraz mogę oddać głos mówcom publiczności, o ile tacy w ogóle są chętni. Czy ktoś z Państwa chciałby wesprzeć stronę opozycji swoim głosem? Widzę. A stronę propozycji? Okej. W takim razie zapraszam, proszę o przedstawienie się, czas wystąpienia 2 minuty. Zapraszam Pana, który chce wesprzeć swoim głosem stronę propozycji. Kamil Giewał, uczeń 5 liceum. Chciałbym poprzeć stronę propozycji. Szanowna Pani Marszałek, Pani Sekretarz, proszę mężczyzn i Wydelka Publiczności. Przytoczę bardzo znany cytat, hymn do miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszelkie tajemnice i wszelką wiedzę posiadał, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Samo to natchnione w tym tekście nam odpowiada, że miłość jest nadrzędna. Dalej też pisze, miłość łaskawa jest, miłość cierpliwa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie cieszy się z niesprawiedliwości. To wszystko należy do serca. Serce jest dobre, serce jest ważniejsze. Serce pokazuje, jak ważne jest to dla nas wszystkich. Jak ważne jest dla nas, kiedy nie zazdrościmy, kiedy nie chcemy złego, kiedy wybaczamy. Złość, zawiść, brak wybaczania, to są aspekty, które należą do rozumu. Tamto możemy przyporządkować, a serce wybacza. Nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Daje też możliwość, jako kolejny argument można podać, że robot, android, komputer wykonuje bardzo wiele poleceń. Posiada pewną wiedzę, jaką ma zakodowaną. Ma to wpisane w kod. Rozumie pewne rzeczy. Ale nigdy nie pokocha, nigdy nie poczuje, nigdy nikogo nie obdarzy miłością. Bo miłość jest, to jest serce i miłość są rzeczami nadrzędnymi, wyższymi. Nie do ogarnięcia przez komputer i przez rozum. Dlatego są ważniejsze, wyższe i bardziej potrzebne. Dziękuję. Zatem obotnika, który wesprze stronę opozycji, niech Pan się przedstawi, nie wiem, czy to jest konieczne. Witam się bardzo serdecznie, nazywam się Patryk Połeć, jestem uczniem zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych. Zdecydowałem się poprzeć drużynę opozycji, ponieważ najwyraźniej w świecie, najzwyczajniej w świecie, zgadzam się z tą stroną. Choć zgadzając się z tą stroną, nie mam na myśli do końca tego, że zgadzam się z wygłaszanymi przez nich argumentami. Zacząć chciałbym od wspomnianej już wcześniej iskry. Iskry, która jest tym, co coś zaczyna, iskry, która daje nam początek, iskry, która popycha nas do czegoś. I tutaj się zgodzę, ponieważ emocje bardzo często towarzyszą
inwencji twórczej. Emocje bardzo często towarzyszą wpadaniu na coś, emocje bardzo często towarzyszą zdobywaniu motywacji do zrobienia czegoś. Pytanie jednak, co później? Ponieważ same emocje, sama iskra, sama inwencja twórcza nie daje nam tak naprawdę możliwości stworzenia czy też zrobienia czegokolwiek. Do tego potrzebujemy już dowodu. Potrzebujemy zdolności do przeanalizowania sytuacji, potrzebujemy zdolności do zastanowienia się nad problemem, potrzebujemy zdolności do wykorzystania zdobytych przez nas w życiu doświadczeń i wiedzy w praktyce, tak by tą iskrę zamienić w płomień, tak to nazwijmy. I druga rzecz, której chciałbym powiedzieć, proszę. Pani marszałek, informacja. Nie byłoby nic później bez tej iskry, która wszystko rozpoczyna. Nie byłoby nic później bez tej iskry, która wszystko rozpoczyna. Być może jednakże to, że nie byłoby nic bez iskry, wcale nie oznacza, że jest ona w całym procesie najważniejsza. Chociaż może i tak. Nie można powiedzieć, że bez iskry z emocji nie byłoby nic, ponieważ byłoby to stwierdzenie, że tak naprawdę tylko i wyłącznie emocje, tylko i wyłącznie nasza empatia, uczucia wpływają na to, czy my coś robimy, czy nie. A tak naprawdę wcale tak nie jest, co chciałbym udowodnić za moment. Panie cały czas podawały przykłady emocji pozytywnych. Mamy miłość, mamy empatię. Co by było, gdybyśmy wszyscy byli tacy źli i niedobrzy? Chciałbym jednak zapytać, czy jeżeli ja teraz jestem zdenerwowany na panią, to powinienem podejść i panią uderzyć? Czy jeżeli jestem zestresowany, to powinienem w tej chwili zacząć wykrzykiwać bluzki? Myślę, że nie. Ogranicza to rozum. To on determinuje nasze działania i to on determinuje nas jako ludzi. Dziękuję. Nadzieję dla niepełnionych, że pan Patryk Połek ma osobę, która mu usprawiedliwia tę nieobecności niż weszła. To była sekretarz od pana. Szanowni Państwo, teraz ważny moment, ponieważ wystąpią mówcy, którzy mają bardzo trudne zadanie, muszą odnieść się do argumentacji strony przeciwnej. W tej roli, po stronie propozycji, pani Wiktoria K. Szanowna pani marszałek, pani sekretarz, loszonanistów, oponenci oraz wielka publiczność. Swoją mowę chciałam zacząć od tego, że nasza drużyna nie twierdzi, że trzeba wybrać albo rozum, albo serce. Uważamy, że serce jest ważniejsze od rozumu. Nie możemy używać 50% serca i 50% rozumu, ponieważ człowiek jest paradoksalny. Człowiek nie jest maszyną. 50% tego i 50% tego byłoby dobre tylko w równaniu matematycznym, gdzie jest 50% x, 50% y. W człowieku zawsze któreś przewyższy. Serce jest ważniejsze od rozumu. Kiedy właśnie mamy jakąś decyzję, gdzie kłóci się rozum i serce, trzeba wybrać serce, ponieważ serce zawsze podpowiada nam decyzje lepsze dla nas. Bardzo proszę. Jeszcze pytanie. A co jeśli rozum wie, że to, co chce serce jest złe. Nadal powinniśmy się kierować sercem? Powinniśmy się kierować tym, co uważamy, że jest dla nas lepsze. Nieraz jest tak, że serce podpowiada nam, że jeżeli to zrobimy, będziemy szczęśliwi, jednak rozum nam mówi, że nie powinniśmy do końca korzystać jakby z tego, aczkolwiek jeżeli chcemy osiągnąć pełnię szczęścia, powinniśmy kierować się sercem. Mówczyni pierwsza ze strony opozycji, jak i doradczyni druga, wspomniała, że kierowanie się jednym z nich w większym stopniu doprowadzi do chaosu. Jednak, jak już wcześniej powiedziałam, nie można się kierować dwoma na równi, ponieważ są równi. Przykładem może być na przykład wolontariat, gdzie jakby tym fundamentem jest serce i tą iskrą, która pcha nas do działania. Bardzo proszę. Pani marszałek, informacja powiedziała przez pani, że są równe, czyli to do godziny w trakcie naszej. Powiedziałam, że nie mogą być równe, że jedno zawsze przeważa drugie. W tym przypadku serce. Dziękuję bardzo. Chciałam odnieść się do wolontariatu. Gdy chcemy komuś pomóc, jakby cała nasza inwencja twórcza wychodzi z tego fundamentu, którym jest serce. Rozum jedynie może nam podpowiedzieć dobre dzieło, co jest najlepsze i dopełnić naszego działania, jednak serce jest najważniejsze. Dziękuję. No to wszystko pani Ewa Wolno, czyli trzecia mówczyni strony opozycji.
jest bardzo sporna kwestia, ponieważ ludzie kłócą się, czy serce jest ważniejsze, czy rozum jest ważniejszy od wielu setek, a nawet tysięcy lat. Zadają sobie też pytanie, jak osiągnąć perfekcję. Moja grupa uważa, że perfekcję możemy osiągnąć jedynie poprzez zrównoważenie siły serca oraz siły rozumu. Należy pamiętać, że serce to nie tylko emocje pozytywne. Są też emocje negatywne, takie jak nienawiść czy gniew. Gdyby na świecie ludzie kierowali się samymi emocjami, to weźmy na przykład samym gniewem czy nienawiścią. Na przykład tak rodzą się psychopaci, ponieważ nie odczuwają tej empatii, po prostu czują nienawiść do innego człowieka i ta nienawiść impulsywnie popycha ich do tego, że dochodzą do tragedii. Serce również bardzo często się myli, jest pochopne oraz impulsywne, więc łatwo je skrzywdzić, łatwo je złamać, łatwo podjąć decyzję, która bardzo nam szkodzi. W propozycji padł argument, który mówił, że rodzice kryją się rozumem, dlatego pracują i zaniedbują swoje dziecko. Dlatego właśnie powinno się zrównoważyć serce oraz rozum. Tak, pracować na utrzymanie dziecka, żeby dobrze dorastało, jednak również spędzać taką samą ilość czasu z nim, żeby wspierać je, pokazywać mu miłość. Druga mówczyni z propozycji powiedziała, że w odpowiedzi na pytanie mojej koleżanki, że serce w połączeniu z rozumem daje nam najlepsze wyniki. I to tylko świadczy o tym, że nasza teza jest poprawna. Samą chęcią i impulsem, proszę. Pani marszałek, informacja. Nie możesz się kierować tylko jedną emocją, lecz kilkoma. Tak, to prawda, dziękuję. Samą chęcią i impulsem nic nie zdziałamy. Potrzebujemy pomyśleć, potrzebujemy wdrożyć to do życia i to zrobić. A serce i chęć, z chęci nic nie powstanie samo. My musimy to zrobić, musimy się nad tym zastanowić, musimy sami to zrobić. Jako przykład podam na przykład kajak. W kajaku mamy jedno wiosło, po obu stronach są jedno wiosło, ale musimy wiosłować po obydwu stronach tak samo mocno, aby płynąć do przodu. Jeżeli w jedną stronę wiosłujemy zbyt lekko, będziemy się kręcić w kółko. Tak samo jest z człowiekiem. Będziemy kręcić się w kółko, nie będziemy iść do przodu, nie będziemy się rozwijać. Dziękuję. Teraz podsumowanie linii argumentacyjnej swojej drużyny, a także całej debaty wykona to pani Weronika Bączek. Czy bez empatii byłoby możliwe życie?
człowiekiem definiuje nasze człowieczeństwo. Mówczyni druga w swojej mowie pokazała wagę serca w stosunku do drugiego człowieka. Pochopne analizowanie, wnioskowanie często błędnych stereotypów prowadzi do błędnego koła, z którego jedynym wyjściem jest posłuchanie własnego serca. To właśnie to analizowanie i wnioskowanie niewytłumaczalnej siły miłości sprawia, że rozum jest na drugim miejscu w stosunku do serca, co po raz kolejny udowadnia, że serce jest ważniejsze od rozumu. Serce nie tworzy w sobie barier i granic, pozwala nam czuwać więcej i poznawać to, czego nie jesteśmy w stanie sami zdefiniować. Proszę sobie wyobrazić, pragniemy dostać się z jednego miejsca na drugie, nie znając tej trasy, więc włączamy GPS i ruszamy. GPS mówi skręć w prawo, więc słuchamy rozumu i skręcamy w prawo. Idziemy, idziemy, idziemy. Nagle GPS mówi skręć w lewo, więc skręcamy w lewo. Idziemy, idziemy, idziemy. Nagle napotykamy barierę. Rozum mówi słuchaj GPS-a i poruszaj się utartymi schematami. W tym momencie to akcja wkracza serce, które mówi wróć się do punktu wyjścia i poszukaj innej drogi. Drogi, która może i będzie dłuższa i zajmie nam więcej czasu, ale możemy więcej poznać przez to, więcej zobaczyć. Serce nie pcha systematycznie, natomiast rozum tak, co powoduje konflikty w życiu. Jakieś pytania? Proszę, Pani Marszałek, informacja. Wskazała Pani, że rozum na nas, a my jesteśmy i za tym, i za tym. I druga informacja. Same instrukcje niczego nie zdziała. Tak jak ten GPS, został on... Dziękuję. Proszę o podsumowanie całej debaty z panią Julię Golał. Natomiast propozycja odnosiła się do tego, że
odnosiłyście się do ludzi, że rodzice nie szanują swoich dzieci, że tam są różne konflikty w rodzinie, ale gdyby tak naprawdę kierowali się również rodziną, to dobrze by się zastanowili nad swoimi rodzinami. Po prostu zrobili coś z tym. Są jakieś pytania? Proszę. Możliwości okierowania się tylko jednym albo drugim. Mówiłem po prostu, że serce jest ważniejsze, ale rozum też jest ważny, bo na drugim miejscu. Rozumiem. Dziękuję. No więc twierdzicie, że to jednak serce jest ważniejsze. Ale tak naprawdę niektórzy ludzie kierują się sercem, a niektórzy kierują się rozumem. Nie możemy tak po prostu z dnia na dzień stwierdzić, co jest ważniejsze, albo serce jest ważniejsze, albo rozum jest ważniejsze. I nie kierują się tym, nie kierują się tym. Proszę. Pani marszałek, informacja. Nie musimy mówić o uczuciach, żeby ktoś się zauważył oraz w naszej wypowiedzi nie było o nieszanowaniu ludzi. Dziękuję. Przepraszam, jeżeli się zrozumieliście o nieszanowaniu ludzi, co by nie o to chodziło. Chodziło mi po prostu o tym, jak tak rozumiem. Dziękuję. Za nami ostatnie wystąpienie, ostatnie mówczyni tej debaty. Loża Mężczyzn zapraszam na piętro niżej, do takiego UAE. Prosimy o mocne obrady i pogłos, jak znosi Państwo gotowi. A tutaj rozpoczynam otwartą dyskusję, a jednak moderowaną tutaj zasadami. Czas wystąpienia 2 minuty i zgłoszenia przyjmuję przez wyciągnięcie ręki. Dobrze? Najpierw poczekam, aż Loża Mężczyzn sobie wyjdzie. Nie dostaje miłości, nie dostaje odpowiednich uczuć. Są badania, które
powodują, że nawet takie dziecko może wypaść w rozwoju niejaśni przez to, że nie mamy uczuć. Serce to uczucia. Zwierzęta nie mają uczuć. Zwierzęta kierują się intuicją. Nie można porównać człowieka do zwierzęcia. A pasję musimy rozwijać dzięki właśnie sercu, bo to ono nas motywuje. Pasja, czyli to, co kochamy. Dziękuję. Jednakże chciałem bardziej podkreślić fakt, że jako ludzie rozumni, jako istoty rozumne, czyli jako istoty posiadające rozum, co właściwie definiuje człowieka, jesteśmy w stanie kontrolować się, jesteśmy w stanie analizować sytuację, jesteśmy w stanie przemyśleć swoje działania, zanim je podejmiemy. Nie robimy od razu tego, co przyjdzie nam na myśl, ponieważ rozum nas w tym ogranicza, rozum sprawia, że myślimy, czy rzeczywiście jest to zachowanie odpowiednie, czy rzeczywiście jest to zachowanie dobre, czy rzeczywiście zachowanie to przyniesie nam korzyści, czy rzeczywiście zachowanie to zostanie odebrane w dobry sposób. A wracając jeszcze do tej iskry, bo już po zejściu z mównicy przemyślałem na ten temat. I jeszcze raz przyznam Pani rację. Bez iskry nie byłoby nic. Sęk w tym, że my nie debatujemy dziś nad tym, które z elementów powinniśmy usunąć. Nie debatujemy nad tym, czy możemy żyć bez serca. Nie debatujemy nad tym, czy możemy żyć bez rozumu. Debatujemy nad tym, które z nich jest ważniejsze. A w tym wypadku, moim zdaniem, zdecydowanie ważniejszy jest rozum. Ponieważ nie uważam, ażeby cel sam w sobie, a właściwie pomysł na cel, był ważniejszy od kluczowego narzędzia, dzięki któremu cel możemy osiągnąć. Pani może marzyć całe życie, jednakże jeżeli nigdy w życiu nie osiągnie Pani tego marzenia, to tak trochę kiepsko to może być. To był challenge. To było wyzwanie. Ktoś z Państwa chce dobrze? Ja się jeszcze raz. Ja tam do odniesienia do mojego poprzednika o tym, że jest ważniejszy rozum, czyli możemy się wejść na ogień. Chciałbym to jednak troszkę tak przypomnieć. Bez źródła nie będziemy mieli rzeki, a bez iskry nie będziemy mieli ognia. Czyli bez tego, co jest na początku, nie będziemy mieli efektu końcowego. Niestety, to jest prawda. Chciałbym przypomnieć, takie może znane mi słowa, cytując: nikt nie może dwóm panom służyć, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możecie służyć naraz i sercu, i rozumowi. Nie możecie naraz służyć dobru i złu. Trzeba wybrać jedno. I w tym wypadku każdy z nas wybiera z reguły serce. Nie ma wbicia gwoździa do ściany, jednakże bez młotka i gwoździa również wbicia gwoździa do ściany nie będzie. Myślę, że możemy się więc zgodzić, że zarówno pomysł na wbicie gwoździa do ściany, jak i sam młotek i gwoździe są nam niezbędne do tego, by gwóźdź został wbity do ściany. Zastanawiać się w tym momencie należy nad tym, co jest ważniejsze, co jest bardziej potrzebne. Zamiar bicia gwoździa do ściany, czy też może młotek i gwoździe. Ale na pewno nie powinniśmy rozważać, bez którego z nich cel nie zostałby osiągnięty, ponieważ tak naprawdę zarówno bez tego, jak i bez tego nie doszlibyśmy do niczego. Dziękuję.
Co jeżeli w pewnym momencie jestem w stanie wbić gwoździa do ściany bez użycia młotka? Chciałbym podkreślić, że była to jedynie metafora, a w tej metaforze możemy również nawet pominąć sam motyw, ponieważ bić gwoździa do ściany na pewno nie może pan, nie posiadając gwoździ. Może skończę, a pan przyjdzie do mnie. Zacznę od tego, że do moich informacji jest to, że ja również powiedziałem metaforą. A druga sprawa jest taka, że to co powiedział mi kolega, mam nadzieję, że nie podbiorę umowy. Tak jak podaliście Państwo przykład kajaka, że żeby płynąć prosto, trzeba dosuwać równo z prawej i z lewej strony. Niedobrze, rzeka nigdy nie będzie 100% prosta i zawsze w którąś stronę trzeba sobie skręcić. A co wtedy? Jak będziemy wiosłować z prawej i z lewej strony po 50% równomiernie, znajdziemy się w nie do końca dobrej sytuacji, ponieważ nie skręcimy. A co w sytuacji, kiedy nagle, według samej propozycji, będziemy opierać, znaczy nie do końca, ale będziemy się opierać tylko w stronę prawą, załóżmy. Będziemy wiosłać tylko z prawej strony. Zawrócimy. Nie skręcimy. To oznacza, że strona opozycji powinna mieć rację ze względu na to, że dwóch stron trzeba korzystać z dwóch stron, ale równomiernie, a umiejętnie, tak aby kierować sobą w ten sposób, by w każdej możliwej sytuacji i rozum, i serce kierowały sobie sobą, a właściwie nami, na odpowiednim poziomie. Pytanie? W zasadzie, pani marszałek, informacja. Nie twierdzimy, że rozum nie jest ważny. Twierdzimy po prostu, że serce jest ważniejsze. W takim razie zgadzam się i z państwem, i z państwem. Tylko pytanie, gdzie jest kwestia sporu? Czy serce tak naprawdę jest ważniejsze od rozumu? A może to rozwieje już mój kolega. Ja dziękuję. Nazywam się Konrad Poliński. No chciałbym tutaj wytłumaczyć to, co powiadałem koledze w korytarzu. Jeżeli będziemy używać, to jest taki paradoks, 50 na 50 serce i rozum. Będziemy i nie będziemy. Co właśnie jest paradoksem, ponieważ rzeka, jak powiedział kolega, nigdy nie jest prosta. Jeżeli będziemy mieć jakąś przeszkodę, będziemy musieli ją ominąć. Będziemy musieli użyć czasami więcej serca albo rozumu. Ale aby płynąć prosto, będziemy musieli to wykorygować. Czyli bilans będzie 50 na 50. Czyli tutaj zgodzę się ze stroną opozycji, że serce i rozum są tak samo ważne. Niestety. Po pierwsze, gdzie czujemy emocje?
gdzieś obok płatu potulicznego, nie jestem pewna. Pani marszałek, informacja, serce w tej debacie jest symbolem. Tak, ale możemy je... Na razie chciałabym tezę podjąć tak bardzo dosłownie. Może to trochę ładnie wyjaśnię. Jeżeli my czujemy serce, tam gdzie czujemy rozum, chyba nie wzięliście pod uwagę momentu, w którym jedno miesza się z drugim. I jedyne rozróżnienie między tym to racjonalność i nieracjonalność. I teraz pytanie, czy bycie nieracjonalnym odgrywa większą rolę w życiu człowieka niż bycie racjonalnym, czyli podążenie za rozumem. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, o czym mówię. W takim razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałam odnieść się do argumentów koleżanki ZSP. Powiedziałaś o irracjonalnym myśleniu, tak? I o racjonalnym. Ja chciałabym odwołać się do poziomu rzeczy, które jest w stanie w sobie zamieścić rozum i serce. Państwo przedstawili rozum i serce na tym samym miejscu. Dobrze. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób rozum może wpływać na serce i w jaki sposób serce może wpływać na rozum. Rozum pojmuje to, co jesteśmy w stanie zanalizować, to, co jesteśmy w stanie poznać. Czyli tak naprawdę ogranicza się do takich rzeczy, których nie jest w stanie zdefiniować. Ja mam się też taki pogląd filozoficzny nazywany agnostycyzmem, czyli wszystkie rzeczy, które nie jesteśmy w stanie poznać, to są od razu nazwane w ten sposób, że są niewytłumaczalne. Rozum ich nie pojmuje. Serce jest w stanie je pojąć. Ponieważ to wszystko, co jest niewytłumaczalne dla rozumu, jest w stanie pojąć serce. I to pokazuje, że rozum pojmuje tylko część. Serce jest ogółem. Serce pozwala rozumowi zrozumieć więcej. Jeżeli Państwo przedstawiają, że to serce i rozum jest na równym poziomie, to trzeba pokazać taki przykład. Ja podchodzę do pewnej decyzji. Wybieram szkołę, wybieram studia, wybieram swojego przyszłego męża. Czy w tym przypadku decyduje 50% rozumu, dlatego że muszę się uzupełnić. One muszą tworzyć jedność i harmonię. I czy znowu biorę 50% serca, dlatego że w jakiś sposób te uczucia, ta emocjonalność na mnie wpływa. Osobiście twierdzę, że to jest niemożliwe, ponieważ już pani Wiktoria powiedziała, że takie pojęcie 50% tego, 50% tego jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku jakiegoś programu, jakiegoś równania matematycznego, które nam ściśle i od razu mówi, że tylko i wyłącznie tego, na tym skupiamy się w takiej skali, w takich możliwościach, a na drugiej rzeczy w takiej skali. I dlatego twierdzę, że ta iskierka, która była pokazywana przez serce, jako początek wszystkiego, jako motywacja, jako chęć działania, chęć tego, że jestem w tym momencie i mówię to, co tak naprawdę myślę, to było tylko i wyłącznie serce. Rozum pozwolił dzięki moim umiejętnościom to wykonać, ale jednak ta iskierka, to serce, które sprawiło, że z chęcią dzisiaj do Was mówię, sprawiło, że tutaj stoi i tutaj jestem. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ponieważ życie nie jest drogą prostą,
ale nie jest również drogą, która non-stop zapędza się w lewo bądź też w prawo. My nie możemy iść do siebie cały czas preferując jedną ze stron. I nawet na przykładach, które pani wybrała, może podczas wyboru szkoły średniej jako osoba młoda bierzemy pod uwagę zarówno serce, jak i rozum bardzo mocno, a może i nawet przeważając w stronę serca, bo może gdzieś idą nasi znajomi, może jakieś miejsce naprawdę bardzo mocno w okolicy nam się podoba. Później przy wyborze studiów, myślę, że już jako bardziej dojrzałe osoby, zdecydowanie większą uwagę przykładamy do rozumu, ponieważ myślimy o swojej przyszłości. Myślimy o tym, co będziemy robić całe życie. Zastanawiamy się, czy podejmiemy odpowiedzialną decyzję, czy ta decyzja tak koncentruje w przyszłości. I na koniec wybór męża. No tutaj myślę, że rozum ma mało do gadania, ale tu również nie uważam, ażeby serce odgrywało rolę w 100%, ponieważ myślę, że rozumem, analizując, również spoglądamy, czy ta osoba na przykład nie jest uzależniona od narkotyków i czy nie będzie dzień od rana do wieczora poza domem ćpać. A kolejnie chciałbym się odnieść do tego, od czego pani zaczęła, jednakże nie do końca pamiętam, czego to dotyczyło, czy mogłaby pani pokrótce powiedzieć? Oczywiście, szeroka skala irracjonalizmu i wąska skala rozumu. O, no właśnie. Przedstawiła pani serce jako coś, co pojmuje ogół, co pojmuje wszystko, podczas gdy rozum ma jedynie zawężone pole działania. Mogę skończyć, proszę? Co widoczne, co zauważalne, co materialne. Chciałbym jednak zauważyć, że serce również jest na tym polu niejako ograniczone. Co prawda pojmuje wiele rzeczy, z którymi rozum mógłby mieć kłopot, jednakże równocześnie nie pojmuje wielu rzeczy, do których służy nam rozum. Czy dzięki uczuciom, dzięki emocjom rozwiąże pani zadanie matematyczne, wyznaczy monotoniczność funkcji, skonstruuje maszynę, wybuduje dom? Myślę, że nie, niestety. A szkoda, fajnie by było. Ale jednak wychodzi na to, że jednak mimo wszystko obie te części naszej osobowości są nam niezwykle potrzebne i są niezwykle istotne w podejmowaniu decyzji w życiu. Dziękuję. Wcześniej był pan Kamil, tak? To zapraszam, a później pani Patrycja, proszę się odnieść, tak? Kolega powiedział, że jeszcze zrozumiałem go, mam nadzieję, że podczas wybioru naszej edukacji szkoła średnia, następnej studia, czy w tym stylu, kierujemy się niekiedy sercem, czyli podpowiadam tym działaniom, się bardzo podoba, z naszymi kolegami, etc. Ale czy to jest do końca dobre? Czy tak daje to, nie wiem, to zrozumiałem, będzie tak za to dwie dni sprostuję. Ale musimy zauważyć tę rzecz. Czy my rozumiemy, że chcemy zostać lekarzem, prawnikiem, weterynarzem? Czy my to czujemy, że chcemy iść pomagać, chcemy iść, nie wiem, stanąć w obronie kraju, że chcemy bronić ludzkiego życia, że chcemy piec placki, że chcemy piec chleb. To trzeba sobie zadać naprawdę takie bardzo ważne pytanie, czy my to czujemy, czy my to rozumiemy. Na początku trzeba poczuć, że czuję, że chcę być policjantem. Czuję, że chcę być strażakiem. Dopiero potem trzeba to zrozumieć. Lecz na początku jest właśnie serce. Kto to wie? Tak, pani Patrycja. Dobrze. Czy pani odpowie panu protokołowi? Ja chciałam zapytać tylko o ideę. Czy dzięki idei jesteśmy w stanie. Ale skąd rozmowa na to może się zacząć? Thank you.
ich przekonał, dlaczego, które argumenty, a na koniec było nie najlepszego miejsca. Szanowni Państwo, oto oficjalne wyniki dzisiejszej debaty. Jeśli chodzi o punkty wielne od marszałka, czyli ode mnie, to minus 4 dla zespołu opozycji i wszystkie dla pani Justyny. Jeśli chodzi o zespół propozycji, 0 punktów ujemnych. Wynik przedstawia się następująco. 456 do 498. Mamy 42 punkty różnicy, a zwycięstwo dzisiaj według mędrców należy się pierwszemu liceum ogólnokształcącemu. Myślę, że organizatorzy się nie obrażą, jeżeli teraz rzucę tutaj
placement, bo CWZ Zachodni ma, ale to tak, mamy taki kierunek na filologii polskiej w Instytucie Humanistycznym, więc jeżeli ktoś aż tak rozbudzi swoją pasję do debatowania, że będzie chciał studiować w tym kierunku, to są to bardzo potrzebne i bardzo przydatne w życiu, a musicie wiedzieć już teraz po reklamie. Umiejętności debatowania i słuchania przydają się codziennie i w każdej koordynowanej, niemalże każdej pracy mogą się przydać. Także zachęcam do tego, bo to nie jest taka umiejętność tylko, która sprawia przyjemność. To jest bardzo, bardzo, może okazać się bardzo przydatne i już absolutnie na koniec, no to jest dla mnie nadzieja, że właśnie was, że wy się będziecie słuchać i będziecie umieć ze sobą rozmawiać, słuchać argumentów, szanować przeciwnika, bo za każdym razem, gdy włączam telewizor bądź radio, to mam wrażenie, że starsi od was już tej umiejętności nie mają i zatracili ją w całości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podpowiedział mi, że jednak muszę wszystkie potraktować równo i dlatego w tym roku.
czy ja w tej debacie właśnie o tyle jestem w komfortowej sytuacji, że nie miałem właściwie problemu z tym, kogo bym wskazał jako zwycięzcę. Podstawowa rzecz. Trudno wygrać debatę czytając ją. I zgódźmy się z tym i bardzo was proszę, apeluję do 5 liceum, jak sobie zobaczycie na materiale filmowym. No, trudno też kontrargumentować, trudno też odnosić się do przeciwników. Jeżeli ja tak naprawdę gdzieś mówię, ale widać, że to jest wszystko takie tutaj, prawda, bardzo mocno kontrolowane. I mimo wszystko, szapoba za to, że i tak wyciągnęliście z tego dużo. Bardzo mi się spodobały pierwsze mowy i uważam, że najlepsza mówczyni w ogóle w 5 liceum dzisiaj to jest pierwsza mówczyni, która... która mnie rzeczywiście wprowadziła w temat, która też powiedziała, dlaczego jest tak, a nie inaczej, co będzie mówiła nasza drużyna, tak? Takie modelowe wypełnienie roli pierwszej mówczyni i też najbardziej samodzielna mowa, tak? Dla mnie dzisiaj rzeczywiście była najbardziej opanowana, ta kartka się tutaj jakby... ona ma być tylko i wyłącznie odnośnikiem, a nie ma być tym, co mnie absolutnie prowadzi przez całą mowę. I tutaj z opozycji fajne kontra w kontekście tego, że my w takim razie zaprzeczymy. No i znowu jakby kwestia jakby tego, co w tej debacie się stało. Propozycja broniła cały czas serca, tak? I my tutaj w takim razie będziemy mieć linię argumentacyjną, że budujemy to wokół serca. A tutaj opozycja dokonała takiej trochę wolty, posługując się stricte logiką, wygłosiła tezę przeciwną. Ale nie, że rozum, tylko że tak nie jest. Tak? To nie było, że my się w takim razie opowiadamy za rozumem, ale twierdzimy, że nie jest tak, że serce jest ważniejsze. Nie? I w tym momencie ciężar przychodzi na drugich mówców. Co zrobimy? I bardzo czekam na drugą mówczynię, która ma fenomenalny głos. Aż mówię tu do Piotka, to jest przyszła rzeczniczka, ona się kiedyś wywiedzie. Ale wychodzi dziewczyna, która ma taki świetny głos i prawda, tutaj sobie z tym fajnym głosem czyta. Podczas gdy musiała być kontra, tak? Szanowni Państwo, no nie jest tak, jak Państwo mówicie, tak? My musimy dalej próbować w tym momencie tą linię ich odbić, tak? Że to ich zaprzeczenie logiczne jest niewłaściwe, bo... ale tego nie zrobiliście. Natomiast, kiedy dostałaś pytania, to pokazał się lew. Tak? I mówię, wow, w ogóle zaczęłaś mówić od siebie, zaczęłaś dodatkowo argumentować. Bardzo ciekawa wymiana zdań, bo w połączeniu z rozumem serce nadaje najlepsze wyjście. I tu trochę to pierwsze pytanie było samobójem na tą stronę. I myślę, no już się połączyła na mnie, tak? Ale z drugiej strony powiedziałaś kluczową rzecz w tej debacie, niewydaną przez was. Tak, proszę pani, i to ty powiedziałaś, do czego się potem odnosi mówca z publiczności, ale to serce daje iskrę. I to było w twojej mowie najważniejsze, co powiedziałaś na sam koniec, na tych pytaniach. I tym się obroniłaś, i tu myślałem, o, jest w takim razie szansa. Ale wychodzi druga mówczyni, która tak naprawdę przy drugiej minucie się trochę zaczęła jakby zastanawiać nad tym, co mówi. Pogubiła się trochę, ale bardzo dobra mowa, tak? Znaczy tutaj jakby widziałem tak, akurat ciebie pamiętam, tak? Bo też w tej szkole byłem na warsztatach, że tutaj była taka trochę polemika z całą sobą. I najsłabszy moment niestety w tej debacie padł po waszej stronie tutaj, kiedy padło fenomenalne pytanie. Proszę pani, a w takim razie kiedy serce i rozum się nie zgadzają, to co jest ważniejsze, jeżeli dwa polemizują? Tak? Czyli to był ten główny cios w waszą linię argumentacyjną, tak? Doprowadzili was do ściany, że musieliście się opowiadać to czy to. No i padła wymijająca odpowiedź, że właściwie no to wybieramy najsłuszniej, jest 50% i tak dalej, nie? Więc tu się trochę pojawił taki wyłom, który powinien być gnieciony. Tak? Ale wyszli doradcy, którzy zaczęli czytać. I to były ciekawe mowy, tak? Bo i tą piramidę Maslowa rzeczywiście. I w kontekście tego wsparcia człowieka dla człowieka, empatii, tak? W przypadku doradczyń pierwszej. Piramidę Maslowa w przypadku doradcy drugiego. Ale to było takie... Wtedy już to mówię, gniećcie.
dźgajcie ich, tak mówiąc argumentacyjnie, nie? W przenośni. Nie zrobiliście tego, nie? I tu mi tego zabrakło. A tu z kolei bardzo dobre wystąpienia drugich doradców, znaczy obu doradców. Przy czym znowu tu padły jakieś takie wzajemne zarzuty. Z jednej strony w przypadku doradczyni drugiej padło pytanie, że to, że emocje nigdy nie były badane, to nie znaczy, że ludzie ich nie odczuwają. Wow! Dźgają, z powrotem wracają, jakby to były takie pojedyncze ataki, które gdybyście wy obrali jako waszą linię, nie mają szans. Ale to były takie pojedyncze, takie ale, no i wracam do swojej kartki, wracam do kartki, nie? Jakby z mojej perspektywy odbioru tej debaty. I doszło do pojedynku trzecich mówców, który był zdecydowanie wygrany na tą stronę. Nie? Jakby ja zastanawiam się też, jak to było z czasem, ale tutaj bardzo szybko w ogóle zeszłaś, tak? To były, nie wiem, ile minut mówi od trzecią mówczyni zespołu propozycji, pani sekretarz. Chyba, że ja miałem takie wrażenie. 2.16. 4 minuty miałaś, Kobito. A ty mówisz 2.16, nie? Trzeci mówca wychodzi i harat, nie? I kontrargumentuje, i odbija argumenty. A ty trochę wyszłaś z taką mową, jakby trochę przygotowaną, dałaś sobie przerwać pytanie. I o ile niestety wy nie wyjaśniłyście, co w przypadku tego konfliktu serce czy rozum, o tyle tu paradoksalnie znowu padło do ciebie pytanie. Ale jeżeli rozum mówi, że to jest złe, to co na to serce? To co jest ważniejsze? Tak? Czyli znowu was przypadły do muru tego tym i ty, no właściwie to serce wie lepiej. Dlaczego? Bo tak? O to mi chodzi. Tak? Ten poziom argumentacji. Wy zaprzeczałyście. Mówicie tak? Nie, boję serce. Czemu? Boję serce. Dlaczego? Tego się uczymy w tym projekcie, nie? Dlaczego tak jest? Jakby, skąd my to wywodzimy w ogóle, nie? Rozumiesz? Bo ty masz zaczątki w ogóle i potencjał na świetną trzecią mówczynię, nie? I po to jest ten projekt, po to my tutaj, ja się teraz tak bardzo ekscytuję, żeby ci pomóc, nie? Nie żeby sobie teraz polemizować cię tu dowieść, nie? Ale żeby ci dać kierunkowskaz, nie? Żeby dać tego GPS-a. Tutaj z kolei bardzo fajna mowa, tak? Dla mnie najlepsza z kolei Dąbrowy Dagowski. Dzisiaj trzecia mówczyni. Konkret, widziałem małą karteczkę, widziałem, że to jest mocno przemyślane, że to nie jest przygotowana wcześniej mowa i tak naprawdę po kolei działaś poszczególne argumenty, wyłuskując to, co jest najważniejsze. Nie? Więc tutaj jeszcze pamiętając debaty, naprawdę szafowane, bo to było bardzo dobre. I czwarta mówczyni, która z jednej strony uwodzi, tak? Taką gracją, sposobem mówienia, ale w pewnym sensie myślałem, no po prostu taka trochę alegoria i taka cała metafora waszego zespołu. Świetny pomysł z wyjściem za mównicę. Ale wtedy zostałaś z tym, co cię prowadziło. Twoim GPS-em była kartka. Musisz zobaczyć, jak to wyglądało, kiedy ty zdecydowałaś się wyjść do wszystkich. Jak GPS była skierowana kartką. Wyszło z kartką czy bez? Ale zobacz sobie, jak to wyglądało, nie? Kiedyś to akurat ten gość tutaj obok siedzący powiedział, nie? Że ciężar przekonywania i dowodzenia zawsze po stronie mówcy. Jeżeli odbiorca tego nie zrozumiał, to nie jest wina odbiorcy. Zawsze ciężar przekonywania, ciężar dowodzenia jest po stronie mówcy, nie? Więc zobacz jeszcze to na kamerze. Fajnie, że te debaty zawsze nagrywamy, bo wtedy to było takie z jednej strony rozważa, a z drugiej strony mowa, która została w dużej mierze oparta o to, co my powiedzieliśmy, wcześniej przygotowana, z nikłym, a w zasadzie zerowym odniesieniem się do tego, co się stało na tej debacie. Tak? Czwarty mówca wychodzi mi, proszę Państwa, co się stało na tej debacie? O co my się kłóciliśmy? Tak? Możemy podsumować, że my powiedzieliśmy to, nasza organizacyjna linia była taka.
ale państwo przez całą debatę nam wmawiali to, to, to. Otóż nie jest tak, bo tak, 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 nie? Tego zabrakło. I niestety zabrakło tego też nie. Umówmy się, że czwarty mówczyni w tej debacie trochę zawiodły i też się pojawiła tutaj kartka, też się tutaj pojawiło zacinanie się i powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że dzięki rozumowi opisujemy uczucia, a sercem czujemy. Świetne to było, tylko takie właściwie, jeżeli wkłada bardzo ważne zdanie, ale one powiedziane do kartki, to nie przepada, tak? Znaczy przepada. Proszę Państwa, dzięki rozumowi. Dzięki rozumowi. W ten sposób trzeba powiedzieć, nie? Opisujemy uczucia. Jak Pani opisała uczucia, gdyby nie cała wiedza, którą posiedliśmy? Owoc rozumu, nie? To by padło. Znaczy, tu jest słownik, obie jesteście takie, że ja sobie myślę, że trzeba się wyłał. Chce mi się Was słuchać. Tylko tu jakby pierwsze koty za płoty, tak? Jednak druga. I w ogóle obie drużyny. Po to jest ta debata, po to pierwsze takie doświadczenia, żeby się przemóc dalej, nie? Natomiast ja się bardzo cieszę, że tutaj naprawdę padały takie pytania, które spowodowały, że Wy sobie jakby strzelaliście samobuje. Co oznacza, że przez tą, podczas tej debaty po prostu myśleliście nad tym, co mówicie. Mimo mniejszego lub większego czytania z kart. Dzięki. Serce czy los? Może był remis ze wskazaniem. Dzisiejszą debatę wygrało serce. Zacytuję mówczynię czwartą zespołu propozycji. GPS porusza się utartymi schematami. Włącza się serce i wychodzi za schemat. I gdyby tak było po stronie propozycji, pewnie wynik byłby inny. Ale to właśnie strona opozycji wyszła poza schemat. Zaangażowała rozum i serce, żeby wykazać, że teza nie jest prawdziwa. Po waszej stronie pewnie brakło serca. Bardzo podobało mi się wyjście poza schemat i ono nastąpiło w przypadku Marta Frejdl-Sangiela, gdzie pojawiło się słowo motywacja. Schemat to było potraktowanie serca jako siedliska uczuć, emocji. I po drugiej stronie pojawiło się zaprzeczenie wartościowania, ale także w wypowiedzi pierwszej i czwartej mówczyni potwierdzenie wartościowania, bo pojawiły się złe emocje zamiast pozytywnych i negatywnych. Czyli jednak wartościowanie, a czwarta mówczyni mówiła o tym, że nie wartościuje. Ale pojawiła się motywacja, to było wyjście poza schemat. Gdyby to potraktować jako kierunek poszukiwania, byłoby to bardzo płodne, także w konsekwencje dotyczące wyniku debaty. Po drugiej stronie pojawiła się prawa i lewa półkula. I to było właśnie to wyjście poza schemat. Nie przeciwstawienie rozumu i serca w ten sposób pionowo, tylko przeciwstawienie albo spolaryzowanie obu półkul. Szansa na dowodzenie, że serce ma wiodącą rolę, jest. Jeśli uwzględnimy jeszcze jedną zdolność naszego umysłu, jaką jest decyzje świadome i nieświadome, czyli rola rozumu i tego, co pojawia się najpierw w naszym sercu, a potem dopiero rozum powiedzi, czyli impulsy. I ta iskierka także się pojawiła po tej stronie. No więc, moi drodzy, z pewnością
rozum to nie mózg. Z pewnością serce to nie pompka. Ilekroć mówię z pewnością, to wcale taki pewien nie jestem. I z pewnością dzisiejsza debata pomiędzy dwoma władzami umysłu, rozumem i sercem, dała takie wyniki i naprawdę warto się nad tym zastanawiać. Dlaczego? Ponieważ tak jak w dzisiejszej debacie, współpraca rozumu i serca daje niezwykle interesujące wyniki. Dziękuję. Szanowni Państwo, zanim ogłoszę jeszcze jeden wynik, który obiecałam, chciałam podziękować, że Panie właśnie kierowane sercem całą debatę stały i oddały miejsca swoim uczniom. To naprawdę było wzruszające. Najlepsza mówczyni tej debaty, wyłoniona przez podsumowanie wszystkich punktów ze strony naszych mędrców, łącznie 66 punktów, to pani Ewa Holda. Gratulacje. Dziękuję bardzo naszym mędrcom za czas, za to, że Państwo są tutaj i że nie odmawiacie, jak Was zapraszamy i za te piękne słowa pana Piotra również dziękujemy za debiut panie Grzegorzu i Agnieszce za to, że z taką łatwością wyraża ostatnie swoje opinie. Bardzo serdecznie dziękuję. A Marcinowi i Andrzejowi wiadomo.